W swoim artykule Lisseur wskazał na niektóre kolejne problemy z teorią wielkiego zderzenia. Jego zdaniem najnowsze badania dowiodły, że materiał wyrzucony wskutek kolizji musiałby spaść z powrotem na Ziemię. Lisseur napisał: konsekwencja tego jest taka, że proces powstania Księżyca z pierścienia wytworzonego wskutek zderzenia jest mało efektywny. Dlatego, aby mógł powstać nasz Księżyc, wyrzucone musiałyby być większe ilości materiału i na większą odległość od Ziemi niż dotąd przypuszczano. Lisseur stwierdził wyraźnie, że również jego zdaniem zabłąkana planeta musiałaby być znacznie większa niż proponowała to oryginalna teoria. Równocześnie zauważył, że trudno wyjaśnić, w jaki sposób został utracony dodatkowy moment obrotowy spowodowany tak wielkim zderzeniem. Trzej inni uczeni, Ruzicka, Snyder i Taylor, podeszli do tego problemu nieco inaczej i przeanalizowali dane geochemiczne pod kątem ich zgodności z teorią wielkiego zderzenia. Po szczegółowych badaniach doszli do następującego wniosku. Dane geochemiczne nie wspierają wyraźnie ani teorii wielkiego zderzenia, ani teorii rozszczepienia wywołanego zderzeniem. Słowa te wskazują, jak beznadziejnie naciągana jest cała teoria wielkiego zderzenia. Dalej uczeni piszą: teoria ta powstała nie tyle z powodu jej zalet, ile raczej ze względu na ewidentne z punktu widzenia dynamiki lub geochemii wady innych teorii. Inaczej mówiąc, uczeni trzymają się teorii wielkiego zderzenia, pomimo że ma ona więcej dziur niż zardzewiałe sito. Po prostu dlatego, że nie znaleziono żadnego innego sensownego wyjaśnienia. Jest to po prostu najmniej nieprawdopodobne wyjaśnienie istnienia ciała niebieskiego, które nie ma prawa istnieć. Teoria wielkiego zderzenia nie tylko została podważona pod wieloma względami przez samą społeczność naukową, lecz także wyraźnie nie daje wyjaśnienia anomalii wykrytych przez nasze badania. Nie pozwala ona uzasadnić nadzwyczajnych zależności pomiędzy rozmiarami Księżyca i Słońca oraz Księżyca i Ziemi. Księżyc mógłby przez czysty przypadek być dokładnie 400 razy mniejszy od Ziemi i krążyć po orbicie, na której znajduje się w odległości 400 razy mniejszej niż odległość od Ziemi do Słońca. Ale prawdopodobieństwo tego jest niezwykle małe. Księżyc jest proporcjonalnie większy w stosunku do swojej planety niż jakikolwiek inny księżyc w Układzie Słonecznym, z wyjątkiem Charona, księżyca Plutona, którego średnica wynosi ponad połowę średnicy Plutona. Oba te ciała są w istocie podwójną planetą lub być może planetoidami orbitującymi blisko wokół siebie i uważa się, że powstały niezależnie. Merkury nie ma księżyców, podobnie Wenus. Mars ma dwa księżyce, ale są one małe w porównaniu z naszym. Największą niespodziankę przyniosły jednak dokładne badania wielu próbek skał księżycowych dostarczonych przez amerykańskie misje Apollo i radzieckie sondy bezzałogowe. Zaobserwowano, że najstarsze skały pobrane z Księżyca są znacznie starsze niż jakiekolwiek skały kiedykolwiek znalezione na Ziemi. Najstarsze skały znalezione na Ziemi liczą sobie 3,5 miliarda lat, podczas gdy niektóre próbki skał z Księżyca mają około 4,5 miliarda lat, co jest bardzo zbliżone do szacowanego wieku naszego Układu Słonecznego. Wiek meteorytów badany metodą datowania radioaktywnego wynosi niezmiennie 4,6 miliarda lat. Jednak nawet te najstarsze skały wykazują taką samą sygnaturę izotopów tlenu, co skały na Ziemi, co jest kolejnym potwierdzeniem,
że Księżyc znajduje się w obecnej odległości od Słońca od niewiarygodnie długiego czasu. Nie istnieje obecnie przekonujące wyjaśnienie tego stanu rzeczy. Nasze prawie przypadkowe odkrycia dotyczące osobliwych zależności pomiędzy rozmiarami Ziemi, Księżyca i Słońca, opisane w naszej poprzedniej książce Pierwsza ziemska cywilizacja, kazały nam zweryfikować najnowsze teorie na temat powstania Księżyca. Byliśmy zdumieni tym, co odkryliśmy. Księżyc jest większy niż powinien i jest ewidentnie starszy niż powinien oraz ma znacznie mniejszą masę niż powinien. Znajduje się na mało prawdopodobnej orbicie i jest tak nadzwyczajny, że wszystkie dotychczasowe teorie o jego pochodzeniu są pełne nieścisłości, a żadna z nich nie jest nawet zbliżona do kompletnego wyjaśnienia. Doszliśmy do wniosku, że wielu uznanych ekspertów na całym świecie żywi uzasadnione zastrzeżenia wobec aktualnych teorii powstania Księżyca i, jak opisaliśmy w tym rozdziale, wyraża je publicznie. Bez względu na to, jak usilnie zwolennicy teorii Wielkiego Zderzenia będą przekonywać, że rozwiązali zagadkę Księżyca, jest oczywiste, że zapewnienia te są dalekie od prawdy. Księżyc pozostaje, by użyć słów Winstona Churchilla, zagadką owiniętą w niewiadomą, skrytą wewnątrz tajemnicy. Spacerując po Księżycu, postanowiliśmy polecieć na Księżyc. Prezydent John Fitzgerald Kennedy 12 września 1962 roku. Po zakończeniu II wojny światowej niemieccy uczeni zajmujący się rakietami zostali w cudzysłowie wyzwoleni przez Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki. Na początku lat 50. otrzymali oni zadanie opracowania różnego rodzaju broni, które mogłyby napędzić zimną wojnę pomiędzy wschodnimi krajami komunistycznymi a zachodnimi krajami kapitalistycznymi. Po stronie amerykańskiej najbardziej znanym niemieckim ekspertem był oczywiście Werner von Braun, który stworzył rakiety V1 i V2 dla hitlerowskich Niemiec, a potem zaprojektował rakietę Saturn V, dzięki której ludzie polecieli na Księżyc. Na początku Stany Zjednoczone skupiły uwagę na opracowaniu nowych typów małych, ale potężnych bomb wodorowych opartych na zjawisku syntezy jądrowej. Natomiast Związek Radziecki w dalszym ciągu doskonalił starsze i znacznie cięższe bomby jądrowe wykorzystujące zjawisko rozszczepienia jąder atomowych. W związku z tym radzieccy uczeni musieli skonstruować potężne rakiety i w efekcie powstał pocisk R-7, zdolny do przenoszenia głowicy bojowej o masie 5 ton. Główny projektant radziecki Sergiej Korolow uświadomił sobie, że rakieta ta była również w stanie wynieść na orbitę wokółziemską satelitę o masie do 1,5 tony i zaprojektował plan takiego przedsięwzięcia. Gdy projekt Korolowa był już bardzo zaawansowany, nadeszła wiadomość, że Stany Zjednoczone przygotowały wystrzelenie własnego satelity pod nazwą projektu Vanguard. To wyzwanie uruchomiło wyścig w kosmos i główny projekt satelitarny Korolowa został czasowo zawieszony. Natomiast wszystkie środki skoncentrowano na jak najszybszym skonstruowaniu małego sztucznego satelity, który można by było zbudować w znacznie krótszym czasie. Sputnik został wystrzelony 4 października 1957 roku. Ten pierwszy statek kosmiczny miał postać kuli o masie około 20 kg, w której znajdował się prosty nadajnik radiowy wysyłający nic nieznaczące, ale brzmiące bardzo technicznie sygnały bip, bip do podziwiania przez cały świat. Uznanie i emocje wywołane sukcesem Sputnika sprawiły, że radziecki ówczesny przywódca Nikita Chruszczow
zażądał kolejnych spektakularnych wyczynów kosztem rzetelnej nauki. Zespół zareagował na to żądanie natychmiast i z części zapasowych do pierwszego Sputnika sklecił drugiego. Konstruktorzy mieli na to tylko kilka tygodni, gdyż nakazano, by kolejny start Sputnika odbył się przed 7 listopada, to jest w 40. rocznicę rewolucji październikowej. Sputnik 2 był fuszerką, ale pobudził wyobraźnię ludzkości, gdyż został wystrzelony na 4 dni przed rocznicą i, co było zaskakujące, przewoził pasażera, psa Łajkę. Na nieszczęście dla tej psiej bohaterki dostała ona bilet tylko w jedną stronę, gdyż konstrukcja naprędce skleconego pojazdu nie przewidywała żadnej metody powrotu na ziemię i Łajka od samego początku była skazana na śmierć na orbicie. Przypuszcza się, że żyła w przestrzeni jeszcze 4 dni, po czym nastąpiła bolesna śmierć wskutek przegrzania kabiny. Było to zgodne z przewidywaniami i eksperyment został uznany za sukces, gdyż udowodnił, że istota żywa może przeżyć na orbicie. Dlatego pomimo, iż Sputnik 2 był w założeniu spektakularnym sukcesem pod publikę, odegrał ważną rolę jako preludium do lotów kosmicznych człowieka. Tak więc dwa pierwsze Sputniki były projektami inspirowanymi politycznie, wykonanymi przez Sergeja Korolowa według rozkazów Kremla. Dopiero 15 maja 1958 roku wystrzelono pierwotnie zaprojektowany przez niego statek kosmiczny, który otrzymał oznaczenie Sputnik 3. Było to już poważne urządzenie o charakterze automatycznego laboratorium naukowego. Na Sputniku 3 znajdowało się 12 przyrządów, które przekazywały dane na temat ciśnienia i składu górnych warstw atmosfery, koncentracji cząsteczek naładowanych, zawartości fotonów i ciężkich jąder w promieniach kosmicznych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz cząstek meteorytów. To właśnie Sputnik 3 jako pierwszy odkrył istnienie zewnętrznych pasów promieniowania wokół Ziemi. Stany Zjednoczone były bardzo zaniepokojone radzieckimi osiągnięciami, zwłaszcza, że same nie odnosiły sukcesów z wystrzeliwaniem rakiet. Tak wiele z nich wybuchło na wyrzutni lub podczas startu, że światowa prasa określiła amerykański projekt kosmiczny mianem kaputnik w cudzysłowie. Latem 1958 roku świat zachodni żył rock'n'rollem Elvisa Presleya, a politycy z byłego rosyjskiego terytorium Alaski zabiegali o przyjęcie do Stanów Zjednoczonych jako 49. stanu. Jednak w Waszyngtonie rząd koncentrował się głównie na czymś znacznie ważniejszym – nowej koncepcji, która miała być wielkim rozwiązaniem podwójnego problemu. Pierwszy problem dotyczył Sputnika. Spektakularne loty kosmiczne w bardzo skuteczny sposób przekonały świat, że uczeni radzieccy są lepsi od amerykańskich. Przy czym stało się jasne, że wróg dysponuje technologią umożliwiającą przenoszenie ciężkiej broni jądrowej w dowolne miejsce planety. Ameryka pozostawała daleko w tyle w wyścigu z definitywną przewagą militarną, zaś koncepcja pierwszego uderzenia przez Sowietów nagle zaczęła się wydawać możliwa, a dla niektórych nawet prawdopodobna z uwagi na fakt, że Stany Zjednoczone nie mogły odpowiedzieć w taki sam sposób. Drugi problem wiązał się z wewnętrznymi wpływami. Armia i marynarka USA były organizacjami nietykalnymi z przyczyn politycznych, a każda z nich prowadziła oddzielny program rakietowy, co powodowało dublowanie prac i tym samym dramatyczne zahamowanie postępu. Wobec tych okoliczności Kongres postanowił ominąć feudalne włości wojskowych i ustanowił nową organizację, która miała nadzorować i koordynować amerykańskie badania kosmiczne. Tak więc 1 października 1958 roku powstała NASA, National Aeronautics and Space Administration, Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.
która natychmiast przedstawiła plan wysłania człowieka w kosmos, nazwany projektem Merkury. Wyścig ten jednak był skazany na przegraną, gdyż 12 kwietnia 1961 roku kosmonauta Jurij Gagarin stał się pierwszym człowiekiem, który poleciał w kosmos. Podróż Gagarina trwała 108 minut i polegała na jednokrotnym okrążeniu planety. Gagarinowi nie pozwolono manipulować żadnymi elementami sterującymi, gdyż efekt nieważkości został przetestowany tylko na zwierzętach i uczeni obawiali się, że kosmonauta może nie być w stanie prawidłowo funkcjonować. Dlatego cały lot był sterowany z Ziemi, chociaż na wszelki wypadek przewidziano możliwość przełączenia awaryjnego na sterowanie ręczne z pokładu. NASA odpowiedziała szybko, wysyłając astronautę Alana Shepharda w lot po suborbitalnej trajektorii balistycznej na wysokość 187 km, który skończył się lądowaniem na Atlantyku w odległości zaledwie 515 km. Ten pierwszy amerykański załogowy lot kosmiczny trwał 15 minut i daleko mu było do lotu Gagarina, który przeleciał 40 tysięcy kilometrów po orbicie wokół ziemskiej. Wyścig o wysłanie człowieka w kosmos wygrał Związek Radziecki, ale równolegle trwał drugi, bardziej ambitny wyścig – na Księżyc. Na początku powstał niezbyt entuzjastyczny projekt umieszczenia na Księżycu jakiegoś obiektu, dowolnego kawałka metalu. W pierwszym kroku Stany Zjednoczone wystrzeliły w roku 1958 rakietę Pionier, której lot trwał 77 sekund i zakończył się wielkim wybuchem. Kilka miesięcy później Związek Radziecki wystrzelił sondę Luna 1, która poleciała dalej, ale nie trafiła w Księżyc i weszła na orbitę wokół słoneczną. Jednak we wrześniu 1959 roku Luna 2 wycelowała w Księżyc, rozbijając się o jego powierzchnię na wschód od Morza Spokoju i stała się pierwszym statkiem kosmicznym, który dotarł do innego ciała niebieskiego. Przed rozbiciem się Luna 2 przekazała pewną bardzo dziwną informację o Księżycu, a mianowicie, że nie ma on pola magnetycznego. Kolejny radziecki statek kosmiczny, Luna 3, dokonał w kwietniu 1960 roku następnego wielkiego wyczynu. Okrążył Księżyc i sfotografował jego odwrotną stronę, a następnie skierował się z powrotem ku Ziemi. Tymczasem Amerykanie ponosili jedną porażkę za drugą. Nikita Chruszczow był bardzo zadowolony, że jego kraj wygrywa wyścig kosmiczny i gdy Jurij Gagarin odbył lot wokół Ziemi, radziecka machina propagandowa ruszyła pełną parą, by przekonać świat o wyższości radzieckich inżynierów kosmicznych. Jednak nowo wybrany amerykański prezydent John Fitzgerald Kennedy potrafił skutecznie zainspirować społeczeństwo i postanowił przejąć kontrolę nad sytuacją. Ogłosił, że prawdziwy wyścig będzie o to, kto pierwszy wyśle człowieka na Księżyc. Pomimo dotychczasowych kiepskich osiągnięć w dziedzinie techniki kosmicznej, odważnie przyobiecał społeczeństwu, że człowiek wyląduje na Księżycu przed końcem lat 60. XX wieku. W ciągu tego dziesięciolecia wystrzelono w kierunku Księżyca wiele statków kosmicznych. Amerykańskich z serii Ranger i radzieckich z serii Luna. Ale duża ich część nie trafiła w Księżyc bądź rozbiła się o jego powierzchnię wskutek wypadku lub niekiedy celowo. Kolejne przełomowe osiągnięcie znowu zaliczył na swoje konto Związek Radziecki, gdy Luna 9 jako pierwszy statek kosmiczny dokonała 3 lutego 1966 roku kontrolowanego lądowania na Księżycu. Trudność tego przedsięwzięcia w znacznym stopniu wynikała z osobliwej natury rozkładu masy Księżyca, który okazał się inny niż oczekiwano. W odróżnieniu od Ziemi, gdzie pole grawitacyjne jest generalnie stałe na całej powierzchni, Księżyc jest nierównomierny i wykazuje ogromne różnice siły grawitacji w zależności od miejsca.
Jak wspomnieliśmy wyżej, wahadło porusza się na Ziemi bardzo regularnie. Występuje tylko bardzo mała różnica na równiku spowodowana wybrzuszeniem planety. Gdy wahadło umieszczone na równiku na poziomie morza znajduje się nieco dalej od gęstego jądra Ziemi niż wahadło umieszczone bliżej bieguna, natomiast na Księżycu zachowanie wahadła jest nieprzewidywalne z powodu nieregularnych koncentracji masy zwanych maskonami. Maskony to regiony Księżyca, gdzie materia o dużej gęstości znajduje się tuż pod powierzchnią, a nie w jądrze, jak tego należałoby oczekiwać. Z powodu maskonów statkowi kosmicznemu bardzo trudno orbitować blisko powierzchni Księżyca, gdyż wymagane jest dokonywanie bezustannych korekt orbity w celu skompensowania fluktuacji grawitacji. Zdaniem niektórych ekspertów to właśnie te grawitacyjne pola minowe, w cudzysłowie, były przyczyną niepowodzeń pierwszych sond, którymi sterowano przy założeniu jednorodnego pola grawitacyjnego. Istnienie maskonów zostało odkryte przez Lunar Orbiter 1, który 14 sierpnia 1966 roku wszedł na orbitę wokół księżycową i przesłał na Ziemię wysokiej jakości obrazy obejmujące ponad 5 milionów kilometrów kwadratowych powierzchni Księżyca. Między innymi po raz pierwszy uzyskano dokładne obrazy potencjalnych miejsc lądowania planowanych misji Apollo. Odkrycie punktów o podwyższonej grawitacji zainspirowało człowieka, który jest uważany za największego pisarza science fiction wszechczasów i był uznany źródłem pomysłów dla NASA. Arthur C. Clarke napisał scenariusz do filmu 2001 Odyseja kosmiczna w reżyserii Stanleya Kubricka. Po jego premierze w kwietniu 1968 roku publiczność była olśniona tą najbardziej realistyczną w historii kina opowieścią przygodową o lotach kosmicznych i pięknie sfilmowaną wizją przyszłości. Fabuła filmu rozpoczyna się miliony lat temu, gdy nasi przodkowie przypominali małpy i nie znali mowy ani narzędzi. Miała wtedy miejsce wizyta jakiejś bliżej nieokreślonej mocy, w cudzysłowie, w formie smoliście czarnego, idealnie wykończonego, stojącego pionowo prostopadło ścianu monolitu. Gdy o świcie obiekt został dotknięty palcami grupki dociekliwych istot z rzędu naczelnych, nastąpiło jakieś przeobrażenie ich mózgów, w wyniku czego rozpoczął się proces ewolucyjny prowadzący do rozwoju inteligencji. Gdy kamera przesuwa się w górę wzdłuż monolitu, Słońce oraz Księżyc znajdują się dokładnie pionowo nad nim i tuż obok siebie, jak gdyby za chwilę miało się zacząć zaćmienie. Wtedy następuje przeskok sceny do początku XXI wieku, gdy tuż pod powierzchnią Księżyca w kraterze Tycho zostaje odkryta potężna anomalia magnetyczna i zaczynają się prace wykopaliskowe w celu rozpoznania przyczyny tego zjawiska. W efekcie tych prac zostaje odsłonięty kolejny czarny monolit o wysokości około 4 metrów i z Ziemi wyrusza na Księżyc ekipa ekspertów w celu zbadania tego ewidentnie sztucznego obiektu. Ekipa dociera do krateru Tycho w czasie wschodu Słońca. Ubrani w skafandry kosmiczne eksperci schodzą po rampie do wykopu, gdzie stoi górujący nad ludźmi monolit. Podobnie jak małpolud miliony lat temu, szef zespołu dr Floyd, oczarowany tym obcym obiektem, dotyka go ręką w rękawicy. Chwilę później promień światła słonecznego wychodzi spoza krawędzi wykopu i pada na monolit, sygnalizując koniec księżycowej nocy, która trwa 2 ziemskie tygodnie. W tym momencie znowu widzimy, jak Słońce i Ziemia znajdują się dokładnie pionowo nad monolitem i tuż obok siebie. I wtedy obiekt nagle wysyła sygnał w kierunku jednego z księżyców Jowisza. W wersji powieściowej, książkowej, Clark zmienił to na księżyc zwany Japetusem,
Jest to jeden z księżyców Saturna. Pomysłowa koncepcja Clarka była zdumiewająco zbliżona do rzeczywistego odkrycia na Księżycu anomalii grawitacyjnych, co nastąpiło mniej więcej w tym samym czasie, gdy pisał on swój scenariusz. Podobieństwo pomiędzy anomalią magnetyczną u Clarka i anomaliami grawitacyjnymi jest oczywiste. Ciekawe, czy Clark wiedział wówczas o nowo odkrytych maskonach i czy to nasunęło mu ideę swojego rodzaju przełącznika umieszczonego na Księżycu w bardzo odległej przeszłości przez jakąś obcą inteligencję w celu włączenia sygnału informującego tą właśnie inteligencję, że istoty ziemskie osiągnęły poziom rozwoju pozwalający na dotarcie do Księżyca i odkrycie anomalii. Cóż za błyskotliwa koncepcja, jeśli rzeczywiście obca inteligencja jest odpowiedzialna za ewolucję ludzi od małpy do cywilizacji technologicznej, jaki mógłby być lepszy sposób na wdrożenie systemu alarmowego potwierdzającego, że osiągnęliśmy odpowiedni poziom intelektualny? Gdy film Clarka i Kubricka po raz pierwszy pobudził wyobraźnię całego pokolenia, żaden człowiek nie dotarł jeszcze na Księżyc, ale już 20 lipca 1969 roku, na mniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu wyznaczonego przez prezydenta Kennedy'ego, komandor Neil Armstrong zszedł po drabince na powierzchnię Księżyca i wypowiedział słynne, chociaż trochę zniekształcone w przekazie słowa: to jest mały krok człowieka, ale wielki skok ludzkości. W tym miejscu musimy wspomnieć, że istnieją ludzie, którzy poważnie wierzą, iż NASA sfałszowała lądowanie na Księżycu, dokonując transmisji ze studia filmowego, takiego jak użyte przez Stanleya Kubricka. Przedstawiane przez zwolenników tej spiskowej teorii dowody w cudzysłowiu na pierwszy rzut oka mogą wydawać się sensowne, ale tylko tym, którzy nie mają pojęcia o fotografii ani o warunkach panujących na Księżycu. Idee te nagle nabrały rozgłosu, gdy 15 lutego 2001 roku amerykańska telewizja Fox nadała program pod tytułem Conspiracy Theory – Did we land on the moon? Teoria spiskowa – czy wylądowaliśmy na Księżycu? Główny argument użyty w tym programie stanowiło stwierdzenie, że technologia, jaką dysponowała NASA w latach 60. była po prostu zbyt prymitywna, aby umożliwić lot człowieka na Księżyc. A ponieważ zbliżał się ważny z politycznego punktu widzenia termin wyznaczony przez prezydenta Kennedy'ego, sfabrykowano całą misję w studiu filmowym. Dla zwolenników tej idei fałszerstwo jest oczywiste. Wskazują oni, że zdjęcia astronautów na powierzchni Księżyca pokazują niebo całkowicie czarne, bez żadnych gwiazd. Czy sfałszowanie gwiazd byłoby zbyt trudne dla scenografów? Odpowiedź jest w rzeczywistości bardzo prosta. Jak potwierdzi każdy, kto się zna na fotografii, bardzo trudno naświetlić zdjęcie tak, by pokazać równocześnie coś bardzo jasnego i coś bardzo ciemnego. Gdyby ekspozycja została ustawiona tak, by widoczne były gwiazdy, powierzchnia Księżyca i astronauci byliby prześwietleni, mówiąc fachowym językiem fotografów, ukazani jako bardzo jaskrawe białe plamy. Zakres dynamiczny emulsji fotograficznej jest zbyt mały, by oddać równocześnie oba krańce skali jaskrawości. Innym dowodem jest kwestia łopoczącej flagi. Jak wynika z teorii spiskowej, scenografowie zatrudnieni przez NASA byli na tyle głupi, że dopuściliby w studiu wiał silny wiatr, powodując łopotanie flagi na maszcie osadzonym przez astronautów w gruncie księżycowym. Ponieważ na Księżycu nie ma atmosfery, miałoby to świadczyć, że scena została sfilmowana na Ziemi. W rzeczywistości flaga łopotała właśnie dlatego, że nie ma tam atmosfery. Gdy astronauci osadzali w gruncie maszt, obracali nim w jedną i w drugą stronę, aby wetknąć go głębiej w grunt.
To spowodowało łopotanie flagi na podtrzymującej ją tyczce. Na Ziemi atmosfera szybko wytłumiłaby te ruchy, gdyż powietrze absorbuje energię z łopoczącej flagi. Natomiast w środowisku pozbawionym atmosfery nic tego łopotania nie tłumi. Flaga mogłaby tak łopotać godzinami, dopóki jej energia nie rozproszyłaby się ostatecznie w formie ciepła. A zatem każdy, kto poważnie przyjrzał się sprawie rzekomego sfałszowania lądowania na Księżycu, musi odrzucić wszystkie dowody, w cudzysłowie, wysuwane przez zwolenników teorii spiskowej. Sądzimy, że spiski rzeczywiście się zdarzają, ponieważ ludzie spiskują stale z najrozmaitszych powodów, ale misja Apollo 11 na pewno nie była spiskiem. Możemy mieć pewność, że w latach 1969-1972 12 astronautów przebywało na Księżycu i przywieźli oni łącznie 382 kg materiału księżycowego w postaci odłamków skał, próbek rdzeniowych, kamyków, piasku i pyłu z 6 różnych miejsc badań. Przede wszystkim jednak decydującym argumentem był fakt, że Związek Radziecki miał wówczas wszelkie możliwości, by dokładnie śledzić całą misję środkami technicznymi i wywiadowczymi i bez wątpienia to czynił. W warunkach zimnej wojny i ostrej walki propagandowej na pewno nie przepuściłby okazji, by skompromitować Amerykanów, gdyby cokolwiek było naciągane. Ostatnim człowiekiem, który przybył na Księżyc, był Eugene Kerman, a miało to miejsce w grudniu 1972 roku. Dane zgromadzone w ciągu 3 lat, a później także przez bezzałogową sondę rosyjską, znacznie zwiększyły naszą wiedzę o Księżycu. Ale pojawiło się również wiele nowych pytań, jak odpowiedzi na dotychczasowe pytania. Oczekiwano, że próbki skał księżycowych pozwolą potwierdzić jedną z istniejących teorii o powstaniu układu Ziemia-Księżyc. Gdyby skały księżycowe były zasadniczo odmienne od ziemskich, wzmocniłoby to teorię, że Księżyc powstał w innym miejscu Układu Słonecznego i został przechwycony przez Ziemię w początkach jej istnienia. Gdyby skały księżycowe były pod każdym względem identyczne z ziemskimi, wzmocniłoby to teorię, że Księżyc i Ziemia powstały razem i w tym samym czasie. Jednak w rzeczywistości szybko okazało się, że obie te teorie są błędne i do dzisiaj nie istnieje żadne logiczne wyjaśnienie, dlaczego Księżyc ma właśnie takie cechy i dlaczego znajduje się właśnie w tym miejscu. Zawikłana teoria wielkiego podwójnego zderzenia z jednej strony, a potem z drugiej, z grubsza tylko wypełnia tę lukę, pozwalając trochę odsunąć kłopot spowodowany tak poważnym niedostatkiem naszej wiedzy o Ziemi i jej sąsiedzie. Większość ludzi sądzi, że hipoteza ta jest raczej mało prawdopodobna, a sami uczeni uczestniczący w jej opracowaniu przyznają to samo. Wszystkie istniejące teorie pochodzenia Księżyca są obarczone problemami. Oto lista zarzutów wobec teorii Wielkiego Zderzenia zestawiona przez uczonego z Uniwersytetu of Wisconsin. Zgodnie z tą teorią, cała materia księżycowa była początkowo roztopiona i skupiła się w procesie tzw. akreacji odgazowanych cząstek. Nie wyjaśnia to istnienia w księżycu warstwy dolnego płaszcza o bardzo jednorodnym składzie. 2. Ciało, które zderzyło się z Ziemią, musiałoby powstać w wyniku akreacji z tego samego rezerwuaru izotopów tlenu co Ziemia. 3. Teoria ta nie wyjaśnia istniejącej anomalii gęstości pod górnym płaszczem. 4. Teoria ta wymaga, aby Ziemia i drugie ciało najpierw się zróżnicowały, a potem zderzyły w ciągu 55 milionów lat, co wynika z modelu oceanu magmowego Księżyca. 5. Teoria ta nie wyjaśnia skumulowanego wpływu wielu dużych zderzeń,
na nierównoległą oś obrotu Księżyca. 6. Teoria ta nie wyjaśnia koniecznej chronologii oddalania się Ziemi i Księżyca na skutek sił pływowych. Istnieje ponadto jeszcze jeden poważny problem ze scenariuszem proponowanym przez teorię Wielkiego Zdarzenia. Wiąże się on z faktem stałego zmniejszania się prędkości obrotowej Ziemi. Bardzo dokładne pomiary astronomiczne, niektóre sięgające obserwacji zaćmień 2,5 tysiąca lat temu, wskazują, że długość doby zwiększa się o około 1 do 2 milisekund na stulecie. Być może za to niewielkie wydłużanie się doby odpowiedzialne jest wyłącznie tarcie spowodowane przez pływy wywołane grawitacją Słońca i Księżyca. Ale gdy próbowano przewidywać zmiany pozornego położenia Księżyca na podstawie wyłącznie tego efektu, okazało się, że obliczenia nie są zgodne z obserwacjami. Musi zatem mieć tu wpływ jakiś inny czynnik. Czynnik ten to fakt, że żelazo pogrąża się w kierunku środka Ziemi, co powoduje zmianę jej momentu bezwładności, a tym samym zmianę długości doby. Gdyby wzięto pod uwagę ten czynnik i powtórzono obliczenia z uwzględnieniem zarówno wpływów, jak i zmiany momentu bezwładności wywołanej topnieniem żelaza, sumaryczny efekt okazałby się zgodny z obserwacjami. Jednak aby uzyskać taką zgodność, niezbędne jest założenie, że w ciągu każdej sekundy z płaszcza do jądra Ziemi tonie aż 50 tysięcy ton żelaza. Chociaż ta ilość wydaje się oszałamiająca. Utworzenie się metalicznego jądra Ziemi przy założeniu takiego tempa nadal trwałoby 500 milionów lat, a według niektórych obliczeń nawet 2 miliardy lat. Jeśli to rozumowanie jest poprawne, a wydaje się, że takie jest, Ziemia początkowo zawierała wielkie ilości żelaza w warstwach zewnętrznych, ponieważ Księżyc powstał w bardzo wczesnej fazie istnienia Ziemi, a być może jeszcze przedtem. Materiał wyrzucony w tamtym czasie z powierzchni wskutek uderzenia wielkiego obiektu musiałby zawierać dużą ilość żelaza, jednak tak nie jest. Tak więc teoria Wielkiego Zderzenia jest po prostu najlepszym spośród wszystkich niemożliwych wyjaśnień istnienia Księżyca. Powszechnie przyznaje się, że pomimo intensywnych badań Księżyca oraz wszystkich posiadanych danych na temat jego powierzchni i składu jego skał, wiemy o pochodzeniu Księżyca równie mało, jak w czasach, zanim pierwsza rakieta wyleciała poza atmosferę ziemską. Jak już powiedzieliśmy, badania izotopów tlenu wykazały, że skały księżycowe i skały ziemskie musiały powstać w dokładnie tej samej odległości od Słońca. Wynika z tego, że Księżyc na pewno nie jest planetoidą przechwyconą przez Ziemię. Księżyc zawiera te same pierwiastki co Ziemia, ale w innej proporcji, gdyż ma znacznie mniej ciężkich metali, co wyjaśnia jego stosunkowo małą masę, ale duży rozmiar. Ale misja Apollo odkryła jeszcze inny dziwny fakt dotyczący Księżyca. I tu sławne powiedzenie, które wszyscy pamiętają. Houston, mamy problem. Dwie pierwsze załogi Apollo wylądowały na gładkiej powierzchni Morza Księżycowego, czyli obszaru zastygłej lawy, stosunkowo młodej w porównaniu z wiekiem Księżyca. Potem NASA postanowiła dotrzeć w miejsce, gdzie można byłoby zbadać starsze części Księżyca, a więc na obszar ze wzgórzami. Chociaż NASA nie była w stanie przeprowadzić lądowania modułu księżycowego w terenie bardzo skalistym, komisja odpowiedzialna za wybór miejsca była bardzo zainteresowana obszarem pośrodku Oceanu Burz, zwanym wzgórzami Framauro, który jak na wzgórza wydawał się stosunkowo gładki. Do misji Apollo 13, która miała wylądować na wzgórzach Framauro, zostali wybrani Jim Lovell jako dowódca wyprawy oraz Jack Swingard i Fred Hiles. Start 11 kwietnia 1970 roku odbył się pomyślnie, rozwiewając obawy tych, którzy niepokoili się pechowym numerem 13.
Jednak po 55 godzinach i 55 minutach lotu wszyscy trzej astronauci usłyszeli i poczuli coś, co określili jako dość duży wybuch na pokładzie statku kosmicznego. Załoga i naziemni kontrolerzy dokonali szybkiej oceny stanu pojazdu i okazało się, że w module serwisowym nie działają dwa z trzech ogniw paliwowych. Nikt nie wiedział dokładnie, co spowodowało tę awarię, ale nie ulegało wątpliwości, że załoga jest w poważnym niebezpieczeństwie. Aby przeżyć, astronauci potrzebowali dostatecznej ilości energii tlenu i wody na czterodniową podróż wokół Księżyca i z powrotem na Ziemię. A wyglądało na to, że tych niezbędnych zasobów może wkrótce zabraknąć. W normalnym stanie tlen i wodór zasilały ogniwa paliwowe, w wyniku czego powstawały woda i energia elektryczna. Obecnie w obu zbiornikach z tlenem szybko spadało ciśnienie, co oznaczało, że nawet ostatnie jeszcze sprawne ogniwo paliwowe nie starczy na długo. Oprócz problemów z niezbędnymi podstawowymi zasobami z powodu braku zasilania modułu dowodzenia, załoga mogła usuwać nadmiar dwutlenku węgla z kabiny tylko przy użyciu systemu utrzymywania parametrów środowiskowych w module księżycowym. Na domiar złego brakowało zasilania silnika głównego. Jednak załoga i personel naziemny uświadomili sobie, że w tej całej tragedii mieli jednak dużo szczęścia, pomimo że sytuacja była dramatyczna. Awaria nastąpiła na samym początku misji, co oznaczało, że mieli w zapasie moduł księżycowy z pełnymi zapasami. Moduł ten był wyposażony w silnik, który mógł zostać użyty do naprowadzenia statku kosmicznego na trajektorię powrotną, a także zawierał dostateczne zasoby wody, tlenu i energii na 4 doby podróży wokół Księżyca i z powrotem. Gdy uszkodzony statek kosmiczny schował się za Księżycem, oblatując go w odległości 264 km od powierzchni, stracono łączność z ośrodkiem kontroli lotu, która została przywrócona, gdy Apollo pojawił się po drugiej stronie i został ponownie przechwycony przez stację śledzącą. Usłyszano wówczas następujące słowa. Widok tu mamy fatalny, widać dokąd lecimy. O godzinie 20:09 czasu lokalnego w Houston Apollo 13 ruszył w drogę powrotną. Trzeci człon rakiety Saturn V o masie 15 ton został skierowany ku powierzchni Księżyca i rozbił się o jej powierzchnię. Zgodnie z przewidywaniami, jego uderzenie w Księżyc wyzwoliło energię równoważną 11,5 ton trotylu. Punkt uderzenia znajdował się 137 km na północno-zachodni zachód od punktu, gdzie astronauci z Apollo 12 zainstalowali sejsmograf. Doniesienia z NASA tak przedstawiły relację uczonych na Ziemi, gdy Saturn V uderzył w powierzchnię Księżyca. Księżyc zadźwięczał jak dzwon. W listopadzie 1969 roku załoga Apollo 12 po zakończeniu misji na Księżyc i powrocie do modułu dowodzenia skierowała moduł księżycowy tak, że rozbił się on o powierzchnię Księżyca. Energia uderzenia odpowiadała jednej tonie trotylu i wywołała fale uderzeniowe, które osiągnęły maksimum po 8 minutach i trwały potem prawie godzinę. Wstrząsy sejsmiczne spowodowane uderzeniem rakiety Apollo 13 były 20-30-krotnie silniejsze i trwały 4 razy dłużej niż te wywołane uderzeniem modułu księżycowego Apollo 12. Tym razem maksimum wstrząsu nastąpiło po 7 minutach i trwały one 3 godziny 20 minut, sięgając do głębokości 40 km. Na tej podstawie wyciągnięto wniosek, że Księżyc ma niezwykle lekkie jądro lub być może nawet w ogóle nie ma jądra.